Cześć! Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu wspominałem, że nie chcę już inwestować w nowy sprzęt. Biłem się z myślami z zakupem bez lusterkowca. Myślałem o Sony A6500. Szczerze mówiąc, nie bardzo chciałem wydawać kasę na nowy sprzęt fotograficzny. Słuchajcie, wbrew temu, co mówiłem i co planowałem, postanowiłem jednak, że czas na zmianę. Stąd też w ogóle nie było odcinków na kanale, ponieważ nie miałem czym ich nagrywać. Stwierdziłem, że nie chcę nagrywać ich telefonem. Postanowiłem też jakby zmienić sprzęt, to znaczy sprzedać ten sprzęt Nikona, którym działam do tej pory, a zaopatrzyć się w, już pewnie widzicie, Stigmę i... zaopatrzyć się w to urządzenie na zmianę na bezlusterkowca, na Sony A6500. Biłem się z myślami długo, nie kupić czegoś droższego. Miałem też plan, jak wyszło teraz A7 III, zdaje się, że wygląda super, ale stwierdziłem, że wybiorę tą opcję, bo i tak jest mega w połączeniu z tym szkłem 16 mm 1.4 i tak daje super rezultaty i po prostu przetestuję, zobaczymy, jeżeli będę zadowolony, to świetnie, jeżeli nie, to pomyślę o zmianie. Powiem wam, że to cieszę się z tej zmiany, ale też boję się, bo jest to przesiadka z Nikona D800, mega profi aparatu, dużego, poręcznego, wygodnego, słabego, jeśli chodzi o wideo, ale mimo wszystko mega profi sprzętu, na coś takiego bardziej, powiedzmy, amatorskiego, więc nie wiem. Jeśli chodzi o wideo, na pewno będę zadowolony, ale zobaczymy, jak ergonomia. Ale nie będę wam o tym mówić, już więcej, następne ujęcie zobaczycie już pewnie z akcji, jak ten obiektyw, jak ten aparat sprawdza się w praktyce, w terenie, także do zobaczenia. Jestem mega pod wrażeniem tego, co to maleństwo Sony 6500 potrafi zrobić. Mega przyjemny wizjer, świetnej jakości wideo, ale to jeszcze zobaczymy już na komputerze. Ale naprawdę świetny, naprawdę jestem mega zadowolony. Jedyny problem, który mam z tym aparatem, to fakt, że nie ma tego ekraniku, który mogę sobie przedstawić tak pod kątem vlogowania, więc nie wiem, czy jestem ostry, nie wiem, czy widać za mną panoramę Warszawy. Mam nadzieję, że tak. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem tego aparatu i nie miałem ochoty kończyć, szczerze mówiąc, nagrywania. Także super i mam nadzieję, że to pomoże tworzyć lepszych jakości filmików na YouTubie.